Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damian, a dzisiaj przedstawię Wam praktykę, która nazywa się Self Inquiry. Self Inquiry polega na tym, że obserwujemy naturę naszego umysłu i staramy się zbadać, skąd pochodzi ja, skąd bierze się poczucie istnienia jako takiego. I następnie, poprzez kontemplację tego ja, poprzez zadanie sobie pytania, kim ja jestem, i taką bardzo dokładną, skrupulatną obserwację, staramy się naprowadzić nasz umysł na to miejsce, z którego wyrasta zalążek ja, z którego bierze się identyfikacja z poczuciem ja, i następnie. Poprzez tą praktykę zagłębiamy się w to ja, wchodzimy w nie bardzo głęboko, do momentu, w którym to ja przestaje być konceptem, ale staje się czystym doświadczeniem. To bardzo mocno wiąże się z poprzednimi tematami, które przedstawiłem. Bardzo mocno jest to powiązane z uważnością, bardzo mocno. Ze świadomością oraz z medytacją, tak samo z ego, i zrozumienie tych poprzednich filmów, tych zagadnień, które poruszałem, będzie naprawdę mega przydatne w tym procesie. Self Inquiry jest o tyle ważne, że na co dzień, jak funkcjonujemy, to bierzemy nasze ja za pewnik. To jest niepodważalne dla nas w codziennej egzy egzystencji, że ja istnieję. Ja funkcjonuję, ja utożsamiam się z myślami na temat siebie, na temat świata, i nikt tego nie podważa, nikt tego nie sprawdza. Mało tego, jeżeli obserwujesz swój umysł i dostrzeżesz taki nawyk, taki też mechanizm obronny, ja to tak nazwałem, że jest to mechanizmem obronnym. Mam tutaj na myśli kapryśność. Jeżeli zaobserwujesz, że twój umysł jest bardzo kapryśny. Masz takie rozszczepienie osobowości na wiele części, różne części chcą różnych rzeczy, i czasami masz takie poczucie, że nie wiesz, którą częścią jesteś. Czy na przykład chcesz dokonać jakiegoś wyboru i masz poczucie, że jedna twoja część chce jednego, a druga część chce drugiego, i czujesz taką wątpliwość, bo nie wiesz, z którym ja się zidentyfikować. To jest tylko taki przykład, ponieważ. W ten sposób najłatwiej jest zaobserwować to, jak bardzo rozszczepiony jest nasz umysł, i jest to moim zdaniem fajnie kontrastujące w stosunku do tego, czym jest nasze ja, no bo jak funkcjonujemy i żyjemy na co dzień, mamy cały czas poczucie, że istniejemy jako jedna osoba. Nie jest to dla nas w ogóle. Nie jest to coś, nad czym się na co dzień rozwodzimy, prawda? Wstajemy rano, pracujemy, kończymy pracę, robimy inne rzeczy i cały czas mamy poczucie kontynuacji, cały czas mamy poczucie ciągłości. A co jeżeli otwórz swój umysł na taką możliwość co jeżeli Twoje ja nie jest jedno, absolutnie nie jest stabilne i cały czas się zmienia? Co jeżeli Twoje ja jest taką iluzją, że kompletnie nie jest niczym fundamentalnie nigdzie przytwierdzonym. Otwórz swój umysł na taką możliwość i w wolnej chwili to sobie pokontempluj. Natomiast teraz zapraszam Ciebie do wykonania pewnego ćwiczenia, które mam nadzieję będzie Ci towarzyszyć w codziennej praktyce medytacji, obserwacji. Przede wszystkim pomoże Ci ono wejść głębiej w siebie. Zakotwiczyć praktykę medytacji, także dzięki medytacji będziesz miał większą świadomość siebie, i później, jak będziesz funkcjonował w życiu codziennym, to ta praktyka będzie ci towarzyszyć cały czas, i łatwiej będzie ci obserwować siebie, i łatwiej będzie ci też nie identyfikować się z myślami. Jeżeli siedzisz i oglądasz to wideo, to zamknij na chwilę oczy. Spójrz na ciemność przed oczami i postaraj się rozpuścić poczucie skupienia, tak żebyś mógł uchwycić całą ciemność przed oczami naraz. Teraz spróbuj skierować swoją uważność do, do wnętrza Twojego umysłu. Dosłownie, jakbyś patrzył na zawartość Twojego umysłu, podobnie jak robiliśmy w poprzednim nagraniu. I zadaj sobie pytanie, kim ja jestem. I po zadaniu sobie tego pytania, nie odpowiadaj na nie. Tu nie chodzi o to, żebyś szukał odpowiedzi na to pytanie, tylko sprowadź swoją uwagę na to poczucie ja, na poczucie istnienia, na poczucie obecności. Następnie zadaj sobie ponownie to pytanie, kim ja jestem, i postaraj się, żeby to ja zakotwiczyło się w pustości umysłu, w pustości doświadczenia. Po prostu wygląda to tak, że zadajesz sobie to pytanie, i gdy pojawia się pauza w twoim umyśle, to po prostu starasz się w nią bardziej wniknąć, starasz się bardziej poczuć swoje własne ciało. Dosłownie tak, jakbyś dawał sobie do zrozumienia, że to ja jest obecnością istnienia. Nie konceptualną odpowiedzią, ja jestem Damian, mam tyle i tyle lat, jestem mężczyzną, bla, bla, bla. Tylko odpowiedzią jest Twoje poczucie istnienia. Na początku jest to trudne i nie zawsze przychodzi to intuicyjnie. Na pewno pomocna jest praktyka medytacyjna, bo ona. Pozwala trochę wyciszyć umysł i pozwala bardziej wniknąć w siebie, ale tak, jest to jedna z najlepszych praktyk jedno, jedna z najbardziej zaawansowanych praktyk, jakie można stosować, i moim zdaniem, jedna z takich najdoskonalszych, jeżeli chodzi o osiągnięcie oświecenia. Bo przychodzi taki moment, że twój umysł będzie wyćwiczony i będzie śledził to ja i będzie się kotwiczył w tym, że ja jest obecnością jaźni. I wtedy dostrzeżesz, że twój umysł będzie coś tam gadał, albo ja muszę coś tam zrobić, albo ja coś tam muszę wykonać, albo ktoś coś tam. I będziesz obserwował te swoje myśli, które pochodzą z ego. I w pewnym momencie zobaczysz, że ego to jest opowiadanie na twój temat. Czyli ja jestem jakiś tam coś tam, ja muszę coś tam coś tam, ja bla bla bla, ja bla bla bla. I zobaczysz, że na początku każdej myśli jest ja. Ale to ja jest konceptualne. I jeżeli bardzo długo będziesz robił self-inquiry, to po jakimś czasie będziesz już tak uważny momentu, w którym twój umysł identyfikuje się z ja, tym wymyślonym, i będziesz to cały czas dostrzegał, i w pewnym momencie ten kontrast między tym zakotwiczonym ja w świadomości, a ten kontrast między ja wyćwiczonym sprawi, że nie będziesz podążał za umysłem, zaczniesz się szybko od niego od od dezidentyfikować. Tak? Trudne słowo. Będziesz się szybko od niego odklejał, że tak to powiem. I jak będziesz miał trochę szczęścia, to Twój umysł w końcu przestanie kompletnie podążać za umysłem, chciałem powiedzieć, za historią na swój temat i zacznie zapadać się do wnętrza siebie, a do momentu aż końców końcu się totalnie zapadnie. I wtedy będziesz miał takie poczucie, że ja istnieję, ja istnienie, ja, is, ja jestem istnieniem, ja istnieje, ja istnienie, tak? I to będzie dla ciebie fundament twojego ja, a umysł, umysł będzie sobie funkcjonował Dosłownie jak osobny byt. Dosłownie trochę tak, jakbyś przestał identyfikować się z nim samym. To nie znaczy, że on umrze, że go nie będzie, bo on będzie nadal, ale nie będziesz się z nim dłużej identyfikował. Będzie to trochę tak, no znaczy tak, wiecie, to tak, jak ja o tym opowiadam, to, to wydaje się, jakby to była wielka różnica, nie? Że umysł przestaje się identyfikować, że. Yy, że nagle, nie wiem, niczym się nie przejmujesz, czy coś tam, nie? Nadal jesteś człowiekiem, nadal funkcjonujesz, nadal masz ego, ale po prostu dostajesz absolutny wgląd w naturę istnienia Twojego umysłu. I tyle. I to wygląda trochę tak, jakbyś. Wypalił sobie dziurę w głowie, która jest trochę jakby portalem do innego świata, ale ten inny świat nie jest żadną fantazją. Ten świat jest po prostu pustym poczuciem istnienia. Najbliżej najbliższe określenie, jakie przychodzi mi do głowy, jakie mogłoby to określić, to jest trochę tak, jakbyś. Zaakceptował totalne poczucie niewiedzy. Wiesz, jakie to jest uczucie, gdy czegoś nie wiesz? Gdy masz w głowie po prostu pustkę, bo naprawdę czegoś nie wiesz. I to jest takie totalne nic niewiedzenie. To trochę tak to wygląda. Trochę jakbyś nie wiedział. I, i to też jest fajne ćwiczenie, żeby zaakceptować niewiedzę nic nie wiedzenie i się z tym oswoić i w ogóle pozostać z tym i poczuć wewnętrznie, że to jest ok nie wiedzieć, bo my w kulturze mamy coś takiego, że jak ktoś czegoś nie wie, to zaraz jest obiektem drwin albo no wywołuje to jakieś poczucie wstydu albo poczucie zażenowania albo poczucie gorszości, poczucie niepokoju, nie? Dlatego ludzie tak bardzo ciągną do wiedzy. Dlatego, nawet w świecie duchowym, jest taka duża popularność na jakieś świecidełka, filozofie i inne głupoty. Ale naprawdę ta najgłębsza duchowość wcale nie polega na tym, żeby kolekcjonować te świecidełka i filozofie, tylko na tym, żeby osiągnąć totalny, absolutny wgląd w naturę umysłu i przestać się z nim identyfikować, i zakotwiczyć. Ja nie w ego, nie w umyśle, tylko w samej świadomości, w samej jaźni. I fajnie to wygląda, jak się medytuje. Naprawdę, self-inquiry jest fajne, jak na przykład zrobicie pół godziny praktyki medytacji i potem 5 minut self-inquiry albo 10 minut self-inquiry. Bo jak umysł się wyciszy i uspokoi i ten wgląd w świadomość jest taki czysty i nieporuszony, to wtedy zasianie tego pytania, kim ja jestem. Jest tak potężny, tak? Ten wgląd jest taki potężny. To widzenie jest takie potężne, że naprawdę to jest tak. Ja nieraz tego doświadczałem tak, że medytowałem i powiedzmy wchodziłem sobie na jakąś tam głębokość umysłu, tak? Na jakąś taką czystość. I potem zadawałem sobie to pytanie i to tak, jakbym wchodził jeszcze głębiej. I potem kolejne pytanie, i tak jeszcze głębiej, i jeszcze głębiej, tak. Po, nie wiem, 10-15 tych pytaniach, wchodziłem już tak głęboko w tą czystość świadomości, że czułem się jakbym przemedytował co najmniej kilka godzin. A medytowałem na przykład pół godziny albo godzina. I to jest fajne, bo później fun funkcjonujesz sobie w życiu codziennym i na przykład rozproszyć się umysł, nie? Wpadniesz w jakąś historię albo. W jakąś histerię albo jakaś emocja się pojawi i zadajesz sobie pytanie, kim ja jestem, i nagle widzisz, że, że umysł Cię pochłonął, bo Ty nie jesteś umysłem, od razu się od niego odcinasz, wychodzisz z historii i wracasz do tu i teraz. Także kotwiczenie tego stanu jest bardzo praktyczne, bardzo owocne. Moim zdaniem najważniejsze. Bo to, to jest przede wszystkim najważniejsza taka fundamentalna praktyka w nurcie Adwajty Vedanty, tak? Gdy się idzie na Satsang, to co robi guru? Guru przede wszystkim kwestionuje ciebie i twój umysł, bo guru widzi w tobie czystość świadomości i on próbuje tak wygonić i wyrzucić ciebie z umysłu, żebyś spojrzał na naturę prawdy, na naturę. Oświecenia na naturę świadomości, i wtedy w to wchodzisz, i umysł odpada. Gdy ja mówię prawda, ja nie mam na myśli intelektualnej prawdy, ja mam na myśli świadomość. Generalnie, prawda w środowisku duchowym przybiera różne znaczenia. Często ludzie uważają, że mówią prawdę albo że warto jest mówić prawdę ze względów moralnych, tak? Też, żeby Poczuć się lepiej ze sobą, ale jak zaczniesz obserwować swój umysł na co dzień, szybko dostrzeżesz to, ile jest w nim nieprawdy, i na co dzień bardzo dużo nieprawdy mówimy do siebie, kłamiemy non-stop. Sami okłamujemy siebie, okłamujemy innych ludzi, i robimy to w taki sposób, że umysł wierzy, że to jest prawda. Dlatego, no, zawsze warto jest dążyć do prawdy, ale. Przy tej praktyce nie mam na myśli takiej prawdy relatywnej, mam na myśli tą prawdę związaną ze świadomością. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Jeżeli chodzi o praktykę self-inquiry, warto jest z tym posiedzieć i naprawdę przekontemplować naturę ja. Jeżeli siedzisz i zadasz sobie pytanie, kim ja jestem, i nawet przyjdzie ci odpowiedź intelektualna, jestem ciałem, jestem tym wehikułem, jestem. Yy... Ego, jestem, no mówię, imię, nazwisko, płeć, wiek, cokolwiek, to staraj się to zbadać. Czy na pewno tak jest? Czy jestem tego pewien? Co to dla mnie oznacza? Spróbuj zadawać głębsze pytania. Postaraj się też dostrzec, skąd biorą się odpowiedzi. I to jest też mega super ważne w procesie kontemplacji: skąd bierze się ta odpowiedź? Gdzie jest ta odpowiedź? I tak dalej, i tak dalej, i dąż do takiego stanu, w którym to ja będzie już mega utwierdzone w Twoim poczuciu istnienia, i gdy tylko zobaczysz jakąkolwiek myśl w umyśle, będziesz wiedział, będziesz widział, że ona jest z umysłu, jest czymś fragmentarycznym, jest częścią Ciebie, ale nie jest całością i że przede wszystkim jest to. Historia na Twój temat. Jest to coś, co jest konstruktem. Jest to coś stworzone. Mogę powiedzieć, że to nie jest prawdziwe, ale tak jak powiedziałem wcześniej, tu nie o to chodzi, bo też można cały czas jakby negować umysł, i umysł później się tego nauczy, i można totalnie przestać ufać sobie albo. Wpaść w taką depersonalizację, kiedy nie wiemy, której części siebie mamy słuchać. Tutaj chodzi o tą praktykę duchową, żeby kotwiczyć, ja, a niekoniecznie tutaj wchodzimy w temat umysłu i psychologii. Dlatego ta praktyka jest czysto duchowa. W zależności od Twojego stopnia zaawansowania, tak głęboko będziesz w stanie wejść. Na pewnym polu jest to moim zdaniem najszybsza i najłatwiejsza droga do oświecenia, ale też wymaga intensywnej pracy i skupienia, ponieważ skupienie i praktyka medytacji pozwala dokonać tego wglądu, który jest fundamentem. To tyle, jeżeli chodzi o ten film. To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Dzięki Wam serdeczne za uwagę. Zostawcie kciuki w górę, zostawcie swoje przemyślunki. Dzięki Wam za Wasze komentarze, czytam wszystkie, ale ostatnio nie ja mam nawet za bardzo czasu, żeby odpowiadać, także wybaczcie mi moją emocjonalną ścianę, jeżeli chodzi o YouTube, to nie to, że mam wywalone na swoich widzów, bo ja szanuję swoich widzów, tylko po prostu jak przychodzi co do czego, już nawet nie mam siły odpisywać. Nie? Pomyślałem, że w przyszłości, gdy będę omawiał mechanizmy obronne, to po prostu zrobię to w taki sposób, że zrobimy live'a takiego długiego, może godzinnego, może dwugodzinnego. Um, przygotuję listę z najważniejszymi mechanizmami obronnymi i po prostu je sobie przegadamy je omówimy i omówimy. I myślę, że to będzie najbardziej praktyczne, bo tych mechanizmów jest sporo. I gdybym miał nagrywać i każdy jeden osobny film na temat każdego mechanizmu, to mógłbym to robić i przez cały rok. Tak. Jeszcze raz dzięki serdeczne i do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo, buźka.